Przed nami kolejne wydanie naszego programu informacyjnego. Zapraszam serdecznie na studio grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski. Dzień dobry. Oto tematy, o których dziś będziemy mówić. Kolejna spółka z układem zbiorowym pracy. Czas rozliczeń podatkowych. Przed nami halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Zakładowe układy zbiorowe pracy to ważne dokumenty dla pracowników. W grupie Orlen mamy kolejną spółkę, w której pracodawca porozumiał się ze stroną partnera społecznego, co zaowocowało podpisaniem układu, który już niebawem. Wejdzie w życie. Pierwsze spotkania w sprawie zakładowego układu zbiorowego pracy w Orlen Laboratorium odbyły się w 2010 roku, a negocjacje z przerwami trwały przez 8 lat. Ostatnia sesja negocjacyjna odbyła się już w tym roku, w połowie stycznia. Strony doszły do porozumienia w kluczowych kwestiach regulowanych zakładowym układem zbiorowym pracy. Układ zbiorowy pracy przynosi jedną. Korzyść, dużą korzyść dla, zarówno dla pracowników, jak i dla spółki. Ujednolica cały system wynagradzania w całej spółce. I co jest bardzo istotną kwestią, że również i to było jakby głównym powodem prowadzonych negocjacji, wprowadza system motywacyjny zaadresowany zarówno do kadry kierowniczej, jak i do pracowników. System będzie oparty na celach, które będą kaskadowane od celów z najwyższego szczebla zarządzania poprzez pośrednie aż do samych pracowników. Myślę, że ten system motywacyjny za chwilę, po jakimś czasie, będzie bardzo pozytywnie oceniany przez pracowników. Jeśli pozostałe do załatwienia formalności dotyczące dokumentu, wynikające również z przepisów prawa pracy, nie będą się przeciągały, to ZUSP wejdzie w życie już za kilka tygodni. Przed nami czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Pracownicy Orlenu i spółek z grupy otrzymali od pracodawcy już swoje... Jak co roku w tym okresie, swoją pomocą służy Orlenowskie Biuro Podatków, które chętnie odpowie na pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości związane z rozliczeniem za 2018 rok. Pomoc pracowników Orlenowskiego Biura Podatków to już tradycja, okazało się bowiem, że z tego sposobu szukania konkretnej wiedzy korzysta coraz więcej osób. Już piąty rok z rzędu oferujemy swoją pomoc jako Biuro Podatków, kierujemy ją do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Orlen w tym szczególnym czasie rozliczeń podatkowych na początku roku. Oczywiście kontakt, jaki mogą z nami znaleźć, to jest przede wszystkim zapytania nadsyłane na dedykowaną, dyk specjalnie utworzoną skrzynkę mailową pity2018 małpa.orlen.pl. Gwarantujemy, że żadnego pytania nie pozostawimy bez odpowiedzi. Dodatkowo, co tydzień na łamach naszego intranetu mogą znaleźć również artykuły poświęcone najciekawszym, najistotniejszym zagadnieniom podatkowym, w których postaramy się przybliżyć informacje, często skomplikowane zagadnienia podatkowe. W tym roku nowością jest portal Ministerstwa Finansów, na którym czekają na każdego podatnika wypełnione zeznania na rozliczenie się z Fiskusem. Mamy czas do końca kwietnia. 32 zawodników będzie reprezentować Polskę podczas 35. Halowych Mistrzostw Europy, które od 1 do 3 marca zostaną rozegrane w Glasgow. Wśród polskich reprezentantów znajdują się lekko atleci sponsorowani przez nasz koncern tworzący grupę sportową Orlen. Na liście reprezentantów nie zabrakło oczywiście piastujących czołowe miejsca na listach europejskich i światowych. Iga Baumgart-Witan pobiegnie w Glesgau indywidualnie oraz w sztafecie. Na podobny krok zdecydowała się ostatecznie Justyna Święter-Zetic, która początkowo rozważała w Szkocji tylko występy w biegu rozstawnym. To właśnie bieg na 400 metrów pani jest standardową konkurencją naszej ekipy w startach halowych. Pobiegnie w nim też inna reprezentantka grupy sportowej Orlen, Małgorzata Hołb Kowalik. Wśród panów ciekawie zapowiada się konkurs kulomiotów, w którym wystartuje trójka biało-czerwonych. Także trzech zawodników będzie reprezentować Polska w skoku o tyczce. Wśród nich Piotr Lisek. W skoku zwyż zaprezentuje się Sylwester Bednarek, a w biegu pokażą się Karol Zalewski, Jakub Krzewina i Rafał Omelko. Dwa lata temu Białoczerwoni wygrali klasyfikację medalową Europejskiego Czempionatu pod dachem. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock walczą o awans do dalszej fazy Ligi Mistrzów. Za nimi pierwsze z dwóch spotkanie z wicemistrzem Danii. Z Orlen Areny w lepszych nastrojach wyjeżdżali Niestety goście. Wyrównana pierwsza połowa i niestety zmarnowane szanse w drugiej, tak można podsumować. Pierwszy mecz Wiślaków w lidze mistrzów w tym roku z duńskim Silkeborgiem. Coś nie wychodzi, potem druga rzecz nie wychodzi. Spuszczamy głowy i ktoś się na kogoś obraża, ktoś krzyknie coś, przestajemy walczyć i wygląda to, jak wygląda. Kiedy walczyliśmy, jak w pierwszej połowie było wszystko dobrze, a jak przestaliśmy walczyć jak drużyna, to niestety wyszła druga połowa. Płoccy szczepioniści wciąż widzą szansę na odwrócenie losów awansu do jednej ósmej finałów Ligi Mistrzów. Mecz trwa nie 60, a 120 minut. Nie możemy spuszczać głów, nie możemy jechać tam z myślą o tym, że, że już odpadliśmy, że, że nie damy rady. Oczywiście jedziemy tam tylko i wyłącznie z myślą, że... Wygramy, damy radę wygrać pięcioma bramkami i awansować do top 16. Jednym z ciekawszych pozabojskowych wydarzeń była obecność na meczu ambasadora Królestwa Danii w Polsce Oleg Berga Mikkelsena, który przyjechał kibicować oczywiście duńskiej drużynie. Po meczu z Silkeborgiem Wiślacy wrócili do krajowych rozgrywek. W Orlen Arenie pokonali gdyńską Arkę 36 do 17, a w niedzielę czas na rewanżowe spotkanie w Lidze Mistrzów. W ten sposób zakończyliśmy dzisiejsze wydanie Studia Grupy Orlen. Kolejny program już za tydzień. Polecam, a zapraszam serdecznie i do zobaczenia.